ataki medialne, ataki komputerowe, ataki internetowe, ataki sieciowe. Prezydent Macron jest zaprzysiężony, udaje się z pierwszą wizytą do Berlina. Z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Kto bardziej zyskuje, Paryż czy Berlin? No, pytanie, jak zdefiniujemy Paryż. Jeśli Paryżem jest prezydent Macron, no to pewnie na relacji z Berlinem osobiście coś zyska, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę układ francusko-niemiecki, no to bezwzględnie w tym tandemie, który istnieje już ładnych kilkadziesiąt lat, dominującym czynnikiem są Niemcy. To widać przede wszystkim, jeśli bierzemy pod uwagę potencjał gospodarczy, ta dysproporcja rośnie. Nie rośnie również różnica w przyroście PKB, jeśli bierzemy pod uwagę czynnik francuski i niemiecki. Niemcy są krajem gospodarczym niezwykle dynamicznie się rozwijającym i wręcz dominującym w Europie. Francja z kolei boryka się z trudnościami pokazującymi się. Natomiast wiemy o tym, że prezydent Macron jest przedstawicielem starego establishmentu. Różni się w tym względzie od wielu innych kandydatów, bo tu nie chodzi tylko o Marine Le Pen, ale i innych, którzy podnosili te kwestie Unii Europejskiej w sensie krytycznym. On natomiast chce kontynuować ten tandem niemiecko-francuski, a więc też mówi o Europie dwóch czy trzech prędkości. Chce wchodzić w przyspieszony proces tworzenia superpaństwa i w ten sposób ratować gospodarkę, czy wręcz państwo francuskie. W moim przekonaniu to owszem będzie wzmacniać pozycję Niemiec. One mają bardzo sprawny mechanizm, choćby poprzez tę wspólną strefę euro, spotęgowany eksport itd., itd. Natomiast nie sądzę, żeby Francja w tym układzie zyskiwała. No ale Macron nie ma specjalnego wyjścia. Pamiętajmy o tym, że wewnątrz tej sceny politycznej, tam do czasu wyborów parlamentarnych w czerwcu, to wszystko jest skomplikowane i wcale nie znaczy, że te wybory zostaną takiego pewnego zwycięstwa i taką sytuację może być inaczej. No chociaż te wybory, które miały miejsce w miniony weekend w Republice Niemiec, no pokazują, że raczej CDU, CSU, być może także z FDP, to będzie ten układ władzy w Niemczech, co może też dawać pewne nadzieje dla sceny francuskiej i dla samego Macron. No ale no, w jakim, tylko w tym aspekcie, że nie wiem, będzie oczekiwał od Unii, za pośrednictwem Unii, jakieś koncesje dla swojej gospodarki, że to być może Angela Merkel go wesprze w jakiś sposób i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że problemy francuskie są dwojakie. Z jednej strony jest to bardzo taka etatystyczna gospodarka, przerosty biurokratyczne, potężne nawisy w tym zakresie, które powodują, że ona staje się coraz mniej konkurencyjna i to spowodowało tę agresję prawda, kandydata na prezydenta Emmanuela Macrona, który się wypowiadał antypolsko, ponieważ firma Whirlpool przynosi fabrykę do dziś. Natomiast drugi problem, do którym Niemcy też nie są w stanie pomóc, a może nawet zaszkodzić, to jest problem związany z imigrantami, prawda, z tą i to nie tylko tą nową falą, ale i ze starą, która się nie asymiluje. To jest stanem wyjątkowym, który trwa już ponad półtora roku i nie widać jego końca.
poczucie zagrożenia jest ogromne i nie widać, sami ja tego nie dostrzegam, ażeby był w stanie to prezydent Francji uspokoić, ani nie jest w stanie pomóc Angela Merkel, która zainicjowała politykę otwartych drzwi. Więc trochę to jest myślenie anachroniczne, znaczy mimo tego, że utrzyma się prawdopodobnie, dzisiaj byśmy mogli tak powiedzieć, ten układ niemiecko-francuski, mimo tego, że ten stary kurs polityki europejskiej pewnie będzie dalej realizowany, to nie niweczy to napić. O ile jeszcze w Niemczech, ze względu na to, że ta gospodarka jest rozpędzona, te poczucie zagrożenia tym terroryzmem islamskim, on jeszcze nie powoduje aż takich reakcji, to we Francji ono jest potęgowane, bo mamy do czynienia też no, z kończącymi się tymi trudnościami gospodarczymi, i kiedy nałożymy na to zamachy, ten stan wyjątkowy, no to naprawdę trudności są spore. Więc jedzie Macron do Berlina, żeby tam szukać wsparcia tam takiego wizerunkowego i pewnie nie tylko wizerunkowego przed nadchodzącymi wyborami, bo wiadomo, że jeśli nie już osiągnie większości parlamentarnej w tych wyborach, to jego rządy będą niezwykle trudne. Do realizacji. Nie zrealizuje się, nie będzie podstawy. Wielkiej cipy. A tu taka pierwsza wizyta, takie zdjęcia, gdy żyjemy trochę w no, polityce zdjęciowej, pomogą Macronowi we Francji. Pamiętamy zdanie Le Pen, która mówiła, że Francją będzie rządzić kobieta, albo ona, czyli Marie Le Pen, albo kanclerz Angela Merkel. Niezależnie od tego właśnie, kto wygra, będzie rządzić kobieta. No wygrał Macron i czy kobieta, kanclerz Angela Merkel będzie rządzić we Francji? Tu ciekawie grupy głosujących, może warto tu przypomnieć, na poszczególnych kandydatów Macron i Le Pen. Otóż najlepszy wynik Macron osiągnął w grupie wyborców powyżej 65 roku życia, tutaj nawet do 80% głosujących, a Le Pen najlepsze wyniki osiągnęła w grupie najmłodszych wyborców 18-25 lat. Tu poparcie sięgało nawet 44% dla Le Pen, czyli było wyraźnie wyższe niż ta średnia, którą uzyskała w całej Francji. Dla Le Pen, dla Le Pen. Tym pomysłem, starym pomysłem na Unię Europejską, gdzie rzeczywiście uchodźcząc już to niemiecki był dominującym, a w tej chwili, jak się powszechnie ocenia, to Niemcy tylko dominują, jest anachronizmem. I to, owszem, się jakiś czas może funkcjonować, ale bezmyślenie takie anachroniczne. Próba ocalenia też starych układów, starego establishmentu, również elity tej francuskiej przy władzy. Więc jeśli Emmanuel Macron stawia na Merkel, to z jednej strony dla tego euroentuzjastycznego elektoratu będzie to znak, że idzie się do przodu, że tutaj jest to poważny polityk, który kreuje wielką tą ogólnoeuropejską politykę. Natomiast dla Marine Le Pen i w ogóle rosnącego tego elektoratu sceptycznego będzie to wykorzystane bezwzględnie właśnie, że rządzi mimo wszystko kobieta i nie jest to nawet żona Emmanuela Macrona, ale Angela Merkel i te elementy, które wygasły jakiś tam prawda, resentymentów antyniemieckich, one mogą odżywać, a powód będzie przede wszystkim ekonomiczny. Niemcy i Francja to są dwie bardzo różnie rozwijające się gospodarki i mimo tego, że francuska gospodarka jest bardzo ważna, kluczowa, potężna w Unii, to tej dynamiki nie widać, a problemy się piętrzą, zwłaszcza w sferze bezrobocia. Pamiętamy także wypowiedzi prezydenta Macron odnośnie Polski, takie bardzo agresywne, związane z nałożeniem sankcji, no, między innymi chodziło też o przeniesienie produkcji do Polski. Pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał już telefonicznie z prezydentem Macron, umówili się na spotkanie przy okazji szczytu.
w Brukseli. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak pan przewiduje, w jakiej tonacji może być ta rozmowa i czy Macron wycofa się z takiego kursu wobec Polski, czy też raczej może zachęcony też przez część totalnej opozycji no będzie stroną, podobnie jak Komisja Europejska, czy jak niektóre środowiska w Niemczech? Totalna opozycja, w moim przekonaniu, jest tak samo w błędzie, jak kiedyś była Targowica, że to ona gra za granicą, a moim zdaniem jednak ta granica gra totalną opozycją. Jednak ta relacja w drugą stronę jest istotna, ponieważ w interesie tych wielkich Unii wcale Polska wydobywająca się na podmiotowość albo na konkurencyjność nie jest na rękę. To nie jest taka rola Polski w Europie. Nie tak ją projektowali Niemcy i nie tak ją widzą Francuzi. Więc ta zadanie prezydenta, który mówi, że są łamane standardy europejskie w Polsce, kiedy jest zakaz informowania za życiem w przestrzeni publicznej, internetowej we Francji, pokazywania dzieci dawnym, na przykład uśmiechniętych, bo to rani rzekomo tych, którzy dokonują aborcji. My mamy do czynienia z gwałceniem wolności słowa i ktoś mówi o problemie polskim, lub kiedy stan wyjątkowy od półtora roku i ograniczane są rozszerzane prawa służb i mówi się, że w Polsce ustawa o służbach jest niedemokratyczna. Straciliśmy chyba połączenie z panem profesorem, ale to jest temat także rozwojowy, no bo dopiero pierwszy dzień prezydentury zaprzysiężonego prezydenta Macron. Zobaczymy, jak te rozmowy będą przebiegały, no i czy będzie konsekwentny wobec zapowiedzi z kampanii wyborczej, czy też ta rzeczywistość już i urząd, i wzajemne relacje międzynarodowe nieco ostudzą zapędy pana prezydenta. To wszystko w tym wydaniu Aktualności Dnia. Są 3 minuty po godzinie 14. Za chwilę wiadomości, a następnie modlitwa z liturgii godzin. Jest duże zainteresowanie współpracą z Polską, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową, powiedziała w Pekinie premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w międzynarodowym forum poświęconym chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku, nawiązującej do historycznego jedwabnego szlaku. Premier zaznaczyła, że podczas wizyty w Chinach rozmawiała o możliwości współpracy dotyczącej inwestycji, turystyki, wymiany międzykulturowej czy współpracy uniwersytetów. Dla Polski najważniejsze jest to, żeby przełożyła się ta współpraca na konkretne projekty prorozwojowe. Państwo wiecie doskonale, że mamy już połączenie z Chinami, mamy połączenie Łódź-Chengdu i chcielibyśmy, żeby te połączenia komunikacyjne były nadal rozbudowane.
rozbudowywany. Polska ma ambicje być swoistym hubem transportowym pomiędzy Azją a Europą i w ten sposób przedstawialiśmy naszą ofertę. Jesteśmy zainteresowani również budową centralnego portu komunikacyjnego, który również może spełniać taką rolę. Premier dodała, że Polska zgłosiła też inicjatywę szlaku bursztynowego, która jest realizacją połączeń komunikacyjnych w ramach Forum Pasa i Szlaku. Prezes Rady Ministrów wskazała, że projektów, które będą realizowane w ramach tej inicjatywy, jest bardzo dużo. Teraz będą nad nimi pracowały poszczególne resorty. Prezydent Polski Andrzej Duda dziękuje przywódcy Łotwy za wsparcie polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do Warszawy przybył dziś prezydent Reimons Vajonis. Politycy rozmawiali m.in. o wypełnieniu postanowień szczytu NATO w Warszawie przed majowym szczytem sojuszu w Brukseli, a także tzw. Brexicie. Podczas spotkania pojawił się także temat kandydatury Polski na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie reprezentować interesy całego regionu. Jesteśmy wsłuchani tutaj także we wszelkie propozycje i inicjatywy, z jakimi będą wychodzili nasi partnerzy regionalni, także Łotwa. Będziemy chcieli, żeby nasi sąsiedzi, nasi partnerzy czuli, że są właśnie także przez Polskę reprezentowani w ramach Rady Bezpieczeństwa i że te kwestie są dobrze realizowane. Zapewniam o tym, panie prezydencie, że tak właśnie jako ten członek Rady Bezpieczeństwa, mam nadzieję, wkrótce wybrany, będziemy działali. W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ, do której Polska aspiruje, wchodzi 15 państw, w tym 5 stałych członków: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostali wybierani są na 2-letnią kadencję, po 5 państw każdego regionu. Niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ wybiera się zgodnie z tak zwanym kluczem regionalnym. Według niego zawsze 5 miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 1 z Europy Wschodniej oraz 2 miejsca z Europy Zachodniej. Kandydaturę z naszego regionu zgłosiła również Bułgaria. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Dzięki specjalnym uchwałom pracownicy kilkuset firm będą mogli skończyć pracę 2 godziny wcześniej. Akcję 2 godziny dla rodziny to inicjatywa Fundacji Humanitas. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem Gotowanie na rodzinnym planie. Socjolog dr Bogdan Więckiewicz powiedział, że ważne jest wspieranie tego typu inicjatyw wzmacniających pozycję rodziny. We współczesnym świecie, kiedy rodzina nie do końca gdyby jest właściwie rozumiana, że polityka, która prowadzona jest przez wiele państw, zmierza do rozbicia rodziny. Próbuje się tworzyć tak zwane... No cześć, Rysiu, no i jak tam dzisiaj było? Był ten Bielecki w końcu? ...rodziny, które tak naprawdę sprzyjają raczej destrukcji społeczeństwa... Nie przywieźli, a to nie Bielecki miał te pieniądze przynieść? ...jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Ta najmniejsza grupa społeczna... A tam ktoś mówi, że to sam Bielecki chyba prawdopodobnie będzie, a jak Wrocławia. Dobrze. To teraz to także na jutro będzie. Dobrze. Słuchaj, teraz tak. Słuchaj, w tym pierwszym pokoju, to wtedy co przedwczoraj, to wychodził mały czarny. Dzisiaj wychodził chudy, duży czarny. I był tak ubrany byle jak, ale być może to jest drugiej budowy może być. Może to być 2 Ukraińczyków, który jeden pracuje tam, a tutaj sobie może pomieszkać, a ten jak mu tam pozwoli. I tak nikt nic nie wie, ale przecież są 3 kamery termowizyjne, to przecież ten kierownik chyba ślepy nie jest, tam jest trochę liści. Bohaterów bitwy o Mont śladami generała Andersa. Jego uczestnicy zmierzają... No ale niech on sprawdzi tą kamerę, niech mordę zobaczy. Niech kamerę sprawdzi, no bo ja nie wiem, albo on tam na samym rożku i tak tylko może jego nogi było widać do toalety i tam całą niedzielę przespał, albo co? Jeden mały, drugi duży. O. To jest taka doskonała, żywa lekcja. A to u Lewartowskiego byli. Szlakiem bojowym II Korpusu Polskiego, który między innymi walczył pod Monte Cassino, po to, żeby... Teraz tak, to nie jest ten facet taki blondynek, taki grzeczny, co prosi, żeby do 10 nocy popracować na górze. I on tam na górze, to nie jest ten,
On bardzo grzeczny, pokazywał mi torbę, że tu nic nie ukradł i tak dalej, no to sobie poszedł, a ten jest czarnowłosy, jedny mały czarny, drugi wysoki czarny. I ty teraz jak będziesz szedł na rogu, to ucho pod ścianę popatrz, czy coś tam nie gra, bo tam w tym ostatnim pokoju to grało kierowniku, ale tutaj z tej strony tym pierwszym, no ty będziesz patrzył, no, także o, głupota. Mundurowe brak no, dobra, to na razie, no okej, okay, to trzymaj się, no na razie. Stycznia do 19 maja 1944 roku. 18 maja po niezwykle zaciętych walkach żołnierze drugiego korpusu polskiego i złocieił wraz ze znajdującym się na nim klasztorem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący o godzinie 16.30. Spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Niepokalane serce Maryi, wspomnienie siostry Łucji w wykonaniu dzieci i młodzieży. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat poświęcenie serca narodu sercu Maryi. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Marian Kowalczyk, profesor i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynu w Ołtarzewie. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego. Ksiądz dr Franciszek Gomułczak, postulator generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. Ksiądz dr Marian Mucha, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i ksiądz Mieczysław Olech, duszpasterz Sanktuarium. Mieszkańców Zakopanego i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 22 maja w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej. 29 maja w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w Archidiecezji Częstochowskiej. 5 czerwca w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i 12 czerwca w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie w Archidiecezji Przemyskiej. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie Franciszku, rad Twojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Oto jaśnieje godzina, co smutek krzyża rozprasza, ziemię wyzwala z ciemności i świeci blaskiem pogodnym. Jej to Zbawiciel przywrócił do życia ciała umarłych. Na to jedukem obrzeszczym i kolą głowy opuścić. Wtedy, jak wszyscy wierzymy, straciła śmierć swoje prawa, czas się rozpoczął od nowy i darów szczęścia wiecznego. Panie, to chwało jaśniejesz, to syn wycięcie na śmierciu, tobie z tym Ojciem i Duchem i będzie cześć i pocięka. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słyszę nakazy i radują serce, jaśnieje przykonanie Pana i osiewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze na złoto, na złoto najczystsze,
Zważa na nie twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Chcę jednak widzieć swoje błędy, pocisz mnie z błędów przede mną. Także odpychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wszelkich wielkich występów. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie moja opoko i mój Zbawicielu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam, wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rusza pionej duszy, Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plani moje ręce. Jeśli zło wyrzuciłem sobie do przeciwnicy i do święcie dupię mego wroga. Niech chwila mnie i skupi nieprzyjaciel, niech deszcze w ziemię moje życie, a godność moja nie tak prochowała. Nie mają prawa. Panie, w Twoim gniewie, podnieś się wszyscy ześ. Czyli widzicie Państwo, robotnicy, niech się otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko, którzy nie mają prawa mieszkać w budzie i mieszkają w budzie. I co? Co Ci tym po tym cudzie? Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Bóg jest dla mnie tarczą, pozbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem. Jeśli się nie nawrócą, mieć swój wyłoszczy, jeśli zapnie ich, Bóg zapnie ich w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi sprawiste strzały. Oto wróg począł bezprawie, że winny jest u dręku. Ja jestem Matką Boską, to zbiera. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował. Zrzuć jego, obróci się na głowę i własny gwałt padnie na ziemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki danych medycznie Brytanii. Mówi o tym, że nic nie groziło danym medycznym pacjentów, ale te utrudnienia się pojawiły. Zresztą jak jest naprawdę, czy groziło, czy nie groziło, to pewnie też się nie dowiemy. Skąd ten nagły atak, łącznie 230 tysięcy komputerów w kilkudziesięciu krajach? Ta liczba zresztą rośnie. Ja słyszałem o 99, ale to jest już chyba przestarzała dana. Te dane zmieniają się z czasem, dlatego że w tej chwili już mamy do czynienia z pewnymi mutacjami tego robaka, tak należy to określić, który rozpoczął tą widoczną część infekcji. Tak jak ojciec wspomniał, w piątek to była powiedzmy 7-8 rano, wtedy jakby się uzewnętrznił, ale tu wydaje mi się, że należy jedną rzecz powiedzieć. Mówi się o około 200 tysiącach, tam nieco powyżej infekcji. No to obiektywnie rzecz biorąc to nie jest dużo. Już wyjaśniam. W niedalekiej historii, bo gdyby popatrzeć na ostatnie, powiedzmy, choćby dwa lata, mieliśmy robaki, wirusy, jakkolwiek by to zwać, złośliwe oprogramowanie, nazwijmy to umownie, które infekowało miliony nasz. Tyle, że te infekcje nie następowały tak nagle. Nie było po prostu takiego skoku, nagłego wzrostu tej liczby. A druga rzecz, że te infekcje pozostawały zwykle niezauważalne. I może się wydawać, że tutaj mamy do czynienia z jakąś wielką sprawą. Obiektywnie nie jest to wielkie, choć trzeba przyznać, że nagłe. Natomiast przyczyna zawsze jest ta sama. Każde oprogramowanie zawiera pewną ilość błędów. No te błędy osobną kwestią skąd się biorą, ale gdy są naprawiane przez producenta, no to wydawałoby się, że zdroworozsądkowym obowiązkiem użytkownika jest, o ile to możliwe. Tu też są pewne niuanse, które należą wyjaśnić, ale to może później. O ile to możliwe, należałoby takie poprawki bezpieczeństwa instalować. No i na lukę wykorzystywaną do infekcji przez tego robaka, o którym tu rozmawiamy, poprawki bezpieczeństwa były w
dwa, jeśli nawet nie 3 miesiące temu. Czyli chyba tak samochód, powiedziałbym, zostali dotknięci ci, którzy faktycznie dostali te podpięcie w większości przypadków. No ale to znaczy, że co, że te sieci odpowiednika na przykład NFZ polskiego w Wielkiej Brytanii, że hiszpańska telefonika, że rosyjska sieć komórkowa Megafon, czy niemieckie koleje nie zaktualizowały sobie łatki? Nie mogę tutaj mówić o szczegółach dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw. Te rzeczy jeszcze jakby nie są nam znane tu w całej rozciągłości i pewnie nie każdy je ujawni, bo musiał się mnie rzadko wstydzić. Ale dobra. Podam może dla przykładu fakt, że ten robak rozprzestrzenia się przez usługę udostępniania plików i drukarek w sieciach Windowsowych. Z założenia ta usługa została przewidziana dla lokalnych sieci. Tymczasem można znaleźć informacje z 20 któregoś kwietnia, chyba 8 kwietnia, właśnie jestem tutaj pewien. Jeden z researcherów, jeden z badaczy bezpieczeństwa zrobił taki, nie jakiś bardzo restrykcyjny, taki eksperyment, w którym postanowił poszukać komputerów, które mają publiczny adres IP, a więc podpięte są z pełnym dostępem do internetu i mają włączoną tą usługę, i znalazł ich ponad 4 miliony. Czyli tu widzimy skalę pewnych zaniedbań, gdzie coś, co jest przewidziane do użytku lokalnego, jednak jest do dostępu publicznego. Druga rzecz jest taka, że wszystko, każdy temat bezpieczeństwa jest to temat, który należy rozważać w kategoriach zarządzania ryzykiem. Wiadomo, że serwisowanie oprogramowania i sprzętu kosztuje. I gdy mam w użyciu, w zastosowaniach produkcyjnych systemy o niewielkim znaczeniu, może faktycznie mi się nie opłacać ze zwykłej ekonomicznej kalkulacji utrzymywać ich w należytym stanie. Gdy koszt posprzątania po katastrofie jest mniejszy niż koszt utrzymywania, powiedzmy, takiego stanu należytego, no rozsądne jest, że każdy przedsiębiorca wybierze ten wariant, w którym godzi się na obiektywnie zaniedbania, choć jego biznesowi to nie grozi. No, może przestój dnia pracy jest tańszy niż utrzymywanie tych systemów na należytej gotowości przez dłuższy czas. Mam tylko nadzieję, że wszyscy, którzy zostali dotknięci akurat tym atakiem, trochę przykro, jeśli dotknął on tych, którzy się tego nie spodziewali. Część ekspertów łączy ten atak z grupą hakerów The Shadow Brokers, która może być związana z informatykami pracującymi niegdyś dla amerykańskich służb specjalnych. Tam mowa jest o tym, że użyto m.in. fragmentów algorytmów, za pomocą których amerykańska agencja NSA włamuje się do innych sieci komputerowych. Była też mowa o okupie za udostępnienie kodu do odblokowania zainfekowanego komputera. To była ta waluta bitcoinowa, wirtualna, $300 na konto to bitcoinowe i masz odblokowany komputer. Znaczy, w Shadow Brokers jest to inicjatywa, która ujawnia pewne mechanizmy, które były dostępne dla amerykańskich służb. Więc być może w kontekście tego ataku należy zastanowić się także bezpieczeństwem naszych instytucji, tych powiedzmy prywatnych, ale tych instytucji również publicznych, bo nie jest tajemnicą, jeśli popatrzy się na ogłoszenia przetargowe, że nasze instytucje publiczne stoją oprogramowaniem amerykańskim. Więc jeśli agencje amerykańskie mają możliwość takiego tylnego wejścia do tychże systemów, no to być może w jakiejś części też mają wgląd w nasze wewnętrzne sprawy państwowe. I to jest rzecz, nad którą naprawdę należy się poważnie pochylić. Co do Shadow Brokers, tutaj tylko może jedna uwaga, bo znów te luki, które w tym przypadku zostały wykorzystane, no fakt ich istnienia przez Shadow Brokers został ujawniony w kwietniu.
Ciekawostka jest taka, że przed tym ujawnieniem, bo w marcu producent systemu Windows Microsoft wydał łapę zakrywającą, znaczy zabezpieczającą to wejście, więc to też ciekawa rzecz, czy producent sam zauważył, że jest luka i ją poprawił, czy znów mamy sytuację z jakimiś kontrolowanymi wyciekami i pewni ludzie wiedzą o sytuacjach, które mają się wydarzyć wcześniej niż szeroka publiczność. Natomiast co do tej opłaty, no ten WannaCry, jeśli tak został uszczony, no żąda niedużej opłaty, to jest faktycznie 300 dolarów, ale chyba tylko przez pierwsze 3 dni, potem rośnie ta opłata. Natomiast tutaj tylko takie słowo uwagi, że ja bym się poważnie zastanowił, czy w ogóle warto płacić. A jeśli z tego co czytam, zauważono, że są udostępniane chyba tylko 3 portfele bitcoinowe, czyli efektywnie twórcy nie są w stanie śledzić, kto dokonał wpłaty, czy nie. Tak więc jeśli ktoś zapłaci, to pewnie i tak nic z tego nie zyska. Tak więc tutaj trzeba się dobrze zastanowić, czy w ogóle warto. Tutaj mamy do czynienia z tymi instytucjami, ale też sprawa cyberbezpieczeństwa państwa. Pan troszeczkę tego dotknął w swojej wypowiedzi. W przeddzień tego paraliżu, nazwijmy to, sieciowego, w Senacie Stanów Zjednoczonych Daniel Coats, dyrektor wywiadu USA, mówił o cyfrowym zagrożeniu ze strony Rosji. Mówi o tym, że posiada ona wysoko zaawansowany program cybernetyczny, który przybrał w ostatnich latach wyraźnie agresywny charakter. No, mowa była też o tym, że mogły być próby manipulacji wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, jak przed drugą turą wyborów prezydenckich służby amerykańskie ostrzegały stronę francuską o podejrzanych zachowaniach sieciowych po stronie rosyjskiej. Pamiętamy sztuczne sparaliżowanie sieci energetycznej Ukrainy w 2015 roku. Jak ta wojna cybernetyczna dzisiaj, na ile jest możliwa i na ile ona w ogóle już dzisiaj tak naprawdę dzieje się w świecie, że jesteśmy na takiej wojnie cybernetycznej, z której być może taki przeciętny obywatel tego czy innego państwa w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Znaczy, dla przeciętnego obywatela ta wojna, jak ją możecie też nazwać, to jest nic innego jak doświadczanie w cyfrowym świecie tego samego, którego doświadczamy w tym świecie, powiedzmy, rzeczywistym, bo tak jak możemy być naciągnięci, oszukani czy okradzeni, chodząc po ulicy czy dokonując zakupów w sklepach, tak podobnie, znów nawiązując do tych incydentów, które właśnie mają miejsce. Tak tutaj mamy podobną sytuację, gdzie ktoś uzyskuje dostęp do naszego systemu, szyfruje pliki, domaga się okupu, co nie jest rzeczą nową, bo z tym mamy do czynienia już od ładnych kilku lat. Tak więc to jest taki aspekt, powiedzmy, przestępczości. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa państwa to jest faktycznie interesująca kwestia, bardzo interesująca kwestia i szczerze mówiąc ja nie dziwię się zupełnie inicjatywom rosyjskim, czy też chińskim, czy kogokolwiek. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby Polska w ramach no jakby to powiedzieć, przygotowań do ewentualnych działań o charakterze wojennym, także podejmowała próby w zakresie zarówno defensywy, jak i ofensywy cyfrowej. No wydaje się to dość naturalne. No, w świecie, gdzie na jednego człowieka przypada co najmniej kilka komputerów, poczynając od mikrofalówki, lodówki, poprzez telefon, aż po ten komputer osobisty, samochód, sprzęt medyczny, no to wydaje się, że dość uzasadnione jest, aby jakby w to celować. No i tutaj faktycznie tam, gdzie dominuje oprogramowanie producentów amerykańskich, tam kraje, no tutaj także Polska, jest w trochę słabej pozycji, bo to oprogramowanie, które dostajemy od producenta amerykańskiego, na pewno, znaczy zwykle jest to oprogramowanie zamknięte źródłowe, a więc dostajemy pudełko, które wykonuje swoją funkcjonalność, owszem, ale oprócz tego może robić inne rzeczy. No i to jest bardzo,
bardzo niekomfortowa pozycja. Dość naturalne wydaje się, że próbujemy, czy to my, czy inne państwa, czy ta wspomniana Rosja tutaj, próbuje wzmocnić tutaj swoją pozycję. No to te działania, które obserwowaliśmy przez wiele lat, no teraz po prostu przybrały taką postać bardziej cyfrową. No ale to też ciekawe, co pan doktor mówi, że nie tylko defensywa, nie tylko działania mające na celu uchronienie się przed takim zagrożeniem cybernetycznym, a bezpieczeństwo cybernetyczne, ale także być może ta ofensywa cybernetyczna za to bezpieczeństwo Polski odpowiadają ABW, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Obrony Narodowej. Pewnie warto trochę więcej tam zapytać i pewnie dużo więcej się też nie dowiemy. Panie doktorze, a tak przeciętny użytkownik, przeciętny obywatel, żeby poczuć się w tym wirtualnym świecie, jak widzimy, niebezpiecznym, także nieco bezpieczniej, czy w ogóle możemy czuć się bezpieczni w tym cyfrowym świecie, co zrobić, żeby no, to bezpieczeństwo przynajmniej na ile możliwe wzmocnić? Panie Scenariuszu, przy różnych okazjach mówimy o tym wielokrotnie i ja chyba powtórzę to samo niezmiennie, bo to są bardzo generyczne wytyczne. Myślę, że dużo pomogłoby, gdybyśmy wszyscy wykształcili sobie taką intuicję unikania w cyfrowym świecie tego, czego unikamy w tym świecie, nazwijmy to rzeczywistym. Jeśli ktoś pałęta się w dziwnych okolicach, zadaje z podejrzanymi ludźmi, podejmuje się jakieś działań, których niekoniecznie podjąłby się w świetle białego dnia. Jeśli ktoś próbuje zawierać transakcje handlowe, sprzedając lub kupując no, dziwne artykuły, ja to mówię, nie chcę mówić w konkretach, ale myślę, że każdy rozumie, w czym rzecz, to należy się spodziewać, że dziwne rzeczy będą się działy. No i no, pomyślmy, niech każdy popatrzy na swoją kuchenkę mikrofalową, telewizor, radio, czy jakikolwiek sprzęt AGD w domu. Czy wiemy, co on tak naprawdę robi? Albo inaczej, ci z Państwa, ojcze również, jeśli macie przed sobą jakiś ekran komputerowy, popatrzcie na ten komputer i spróbujcie sobie szczerze odpowiedzieć, czy w każdej chwili wiecie, co on robi. Sądzę, że nie. Jeśli odpowiedziałem na to pytanie zupełnie szczerze, to sądzę, że nie. Trzy monitory przed sobą i ogarnął mnie strach. Jeśli nie mamy 100% lub takiej mocnej dwucyfrowej pewności co do tego, że ten sprzęt robi tylko to, co chcemy, nic poza tym, to pozostają nam jedynie takie zdrowe nawyki. Jest alternatywa do oprogramowania zamknięto-źródłowego. Taka pogoda, że nie wiadomo co. A więc takie, w którym twórca tego oprogramowania udostępnia kod źródłowy. Oznacza to dla nas, że choćby czytając ten kod źródłowy, wiemy, czego się spodziewać po oprogramowaniu. Tak więc, jeśli ktoś może, gorąco zachęcam, aby z oprogramowania zamknięto-źródłowego przejść na otwarto-źródłowe. Druga rzecz. Nie używajmy oprogramowania, które historycznie patrząc zawierało znaczącą liczbę luk bezpieczeństwa. Tu myślę, że konkretnie można wspomnieć o technologii związanych ze wtyczkami fleszowymi. Wiadomo, że tam były dziury w znacznej ilości. Należy się zastanowić, czy tego potrzebujemy faktycznie. Można bez tego żyć. Apple zablokował przecież to w swoich produktach już od jakiegoś czasu, więc myślę, że można z tego zrezygnować. Mówi się wiele o infekcjach przez na przykład pliki PDF. To nie sam plik PDF jest winien, a czytnik, który ten plik obsługuje. No, jeśli słyszymy o infekcji, która dotyczyła konkretnego oprogramowania, po prostu znajdźmy zamiennik. No ale przede wszystkim, jeśli są dostępne aktualizacje, to rozważmy dobrze. Rozważmy dobrze, na czym nam bardziej zależy. Czy na naszym bezpieczeństwie, czy nas tak zwanej stabilności działa.
oprogramowania, bo wiele ludzi nie aktualizuje oprogramowania, dlatego że ta wersja, którą mają, działa. Grają nową, pewnie coś się zmieni, być może coś nie będzie działać. Faktycznie jest to pewne ryzyko, ale z drugiej strony, no, te błędy, które były znane w tamtym oprogramowaniu, u nas są dostępne, to nas naraża. Przedostatnia uwaga, róbmy kopie zapasowe. Tak oczywiste. A mimo wszystko, w przypadku tej infekcji, jest, tak, o której mówiliśmy takiego, tutaj, jeśli ktoś dysponował kopią bezpieczeństwa, to po prostu no, cierpi przez to straty, ale efektywnie danych żadnych nie traci. Po prostu resetuje, kasuje wszystko, co zostało zainfekowane i instaluje sobie z czystych kopii, przywraca dane. Więc jedna rzecz to nie narażajmy się na ataki, a druga rzecz to bądźmy na nie przygotowani. Taka, wydaje mi się, zdroworozsądkowe podejście należałoby tutaj zastosować. A więc kopie zapasowe, oprogramowanie, które historycznie dni ostatnie, dni diabła, nie używamy rzeczy wiadomo. Nam niepotrzebnych, nie podejmujemy ryzykownych działań. To chyba wystarczy. No. Najważniejsza ta złota zasada, czego nie robimy w realnym świecie, nigdzie nie chodzimy w realnym świecie, nie zadawajmy się z takimi sprawami, obszarami, ludźmi, kontrahentami w świecie wirtualnym. Być może musielibyśmy zrezygnować z tego rozdziału na świat rzeczywisty, a wirtualny, jeden i drugi nazywać rzeczywistym, bo taki faktycznie jest. Może mniej namacalny, ale jak najbardziej rzeczywisty. Bardzo dziękuję, pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego Wyższa Szkoła Kultury.